remember all night. I'm always on your team, I got your back, alright. Taking all, taking those losses if it treats you right. I wanna put you into the spotlight. If the world would only know what you've been holding. Fix it for you. But instead I'll be right here coming through. Siemanko, siemanko i siemana Rejro, witam was wszystkich bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym na live'ie. Siemanko, a tak jest, mikrofon działa, już myślałem. Kochani, tak, to co widzicie to jest właśnie Windows XP. Ja specjalnie, czekajcie, tylko te czaty troszeczkę tak, o, zrobimy w miarę normalnie. To co widzicie, tak, to jest wirtualna maszyna, specjalnie zrobiona po to, żeby pograć właśnie w taką wspaniałą grę jak Ace Ventura, w ogóle dzięki Jamaica za gwiazdeczki. Tak jest, Windows XP, spoko, nie? Siemanko Dev, Luka, siema warioty. Można powiedzieć przed meczem takie delikatne uspokojenie, totalny chill out, pogramy sobie w Ace Ventura, nie wiem czy kojarzycie, jeszcze mam zanadrze, że jak sami widzicie, Hokus Pokus, Różowa Pantera, też sobie pogramy. Siemanko Madzia, witam, siemo. Dokładnie, dzieciństwo. A dzieciństwo... To była długa i ciężka sprawa, ale nareszcie Spike i ja trzymamy faceta w garści. To jest dopiero gra. Ciekawe, czy można od nowa puścić. Czekajcie. Czy zakończyć grę? Nie. A idzie tu jakieś menu włączyć? Nie. Siema. Dobra, gramy, nie? Tu był Whistle. O co tu w ogóle chodziło, kurczę? Chciałbym na nowo jeszcze raz tą grę. Chyba, że ją na nowo zainstalujemy po prostu, bo... To będzie w miarę szybko, jak ją zainstalujemy na nowo. Jak to było teraz?
Dodaj lub usuń programy. Zainstalujemy ją po prostu na nowo, tą grę, po to, żeby od początku zagrać, bo nie wiem, jak to tam było, żeby włączyć na nowo. To są gry z 97 roku, więc trzeba wziąć to też, można powiedzieć, tak troszeczkę na dystans. Aha, muszę najpierw zamontować dysk optyczny Ace Ventura. Instalujemy. Tak to kiedyś wyglądało. Siemanko w ogóle, Madzialenka. Siemano, Krzysiu. Pamiętam, jak grałem na Windows XP Grand w GTA Vice City. No dokładnie, Grand 1 albo 2, nie? To były czasy wtedy. Dobra, full install. Dzięki Mateu za reakcję. Panie, siemano DJ Fitchu. XP, nie? Robi wrażenie. Siemaneczko, siemaneczko, Fitchu. Siema Cebul. Zainstaluje się szybciutko gra i gramy po prostu w Ace Ventura Psi Detektyw. Odcinek pierwszy. Ja już nawet nie pamiętam, o co chodziło w tej grze. Kurczę, te stare instalacje, jakie to piękne, nie? Zainstalowałem sobie XP-ka na wirtualnej maszynie i działa. Siemano Reso, witam. Tak, zainstalowało się, dziękujemy. Okej. To była długa i ciężka sprawa, ale nareszcie Spike i ja trzymamy faceta w garści. I się okaże, że no i nie ma od nowa. Czekajcie, jeszcze jedną rzecz zobaczę tylko. Może w moich... Nie. Jakby to zrobić? Plik. Właściwości. Znajdź element docelowy. Jest. To jest ikona. Chyba, że usuniemy. O. Po prostu. Ile? 10 gwiazdek. Dzięki wielkie, prezes. Thank you very much. Aha, nie można tego odinstalować. Dobra, jeszcze raz to zrobimy, kochani. Jeszcze raz to zrobimy. Bo to jest naprawdę, jak sami widzicie, chwila roboty i gramy, nie? Kurczę, myślałem, że tam będzie opcja gry od nowa, ale nie ma. Bo chciałem zobaczyć, czy to w ogóle działa. Gdzie tu jest? Dodaj lub usuń programy. Usuń. Tak, chcę wszystko usunąć. Chyba, że to się gdzieś tam w rejestrze zapisuje. Jest, Ace Save Game, dobra. To trzeba było usunąć tylko. Okej, to instalujemy na nowo. Mój komputer, Ace Ventura. Retro totalne, nie? Też mi się podoba. No, Windows 7 to w ogóle było, kurczę. Kiedyś to było, dokładnie. Kiedyś to były czasy. Dobra, zainstalowaliśmy grę. Możemy odpalać. Jak to zapierdala w ogóle na to? O, kurde, nie umie znaleźć pliku. To jeszcze raz trzeba tu... Cyk. O, teraz powinno być chyba okej. Okay. To była długa i mam nadzieję, że ten zapis... Okej. I to najlepszy system, zgadza się. To były czasy. O, jest. Mamy, od nowa grę. Mega śmieszna gra. Bożosiu! Pozdrowienia, Spike! Spike, poradzisz sobie. Jeszcze tylko chwilka. Trzymaj się, szefie. Los amerykańskiej rodziny orłów zależy od ciebie. Zaraz! Ja znam ten zapach! To nie ty! Gorzej! Zaśmierdzące nawet jak na skutki wzdęka! Nie? To co czuję, to musi być... żółtodziób! Myśl, Ice. Musisz podjąć decyzję teraz. Od tego zależy życie małpiszonka Spike'a.
Dokładnie. Siemanko Ada, witam serdecznie. Właśnie o to chodzi tutaj teraz w tej grze, że musimy kombinować, myśleć co i jak. Otwieramy zasoby, jakie mamy. Mamy linę, tą linę no będziemy musieli przypuszczać. Nie bój się, mała orla rodzinko! Ej, czuwa! Ale jaja normalnie. Jaja jak berety. No i mamy to. Zobaczymy o co tu w ogóle chodzi w tej grze. Rozwiniemy tą fabułę. Zaraz zaczniemy tam coś opowiadać pewnie ciekawego o tym. Sam chałupę wysprzątałem, czy pranie wstawiałem i właśnie zastanawiam co robić. A to taka niespodzianka. Ja chciałem to robić, ale mówię puszczę live'a. Dobra, mamy klucz od mieszkania. Otwieramy. Na XP-ku raczej, Krzysiek, tylko, wiesz, musisz wirtualną maszynę stworzyć i niestety musisz tu mieć XP-ka. Dobrze, co my tutaj mamy? Ace, zadzwoń do mamy! Trzymaj się, pa, pa! Jej wyrażenia są tak piekielnie słodziutkie! Tutaj trzeba w tej grze naprawdę... Panie Ventura, potrzebuję pomocy. Moje pchły uciekły, chcą dołączyć do cyrku. Te stare teksty z lat 90. dubbingowe, pierwsza gra po polsku w ogóle. Siemano Marcin. Ktoś puka. Czas zapłacić, Ventura. Co? Trzymasz tu zwierzęta? Wynoście się stąd ty i cała twoja menażeria. Ma pan naprawdę piękne oczy. Wiem, że zabrzmi to kretyjsko. Ale co by pan powiedział na czułe objęcie w toplesie? A co byś ty powiedział na eksmisję? A co byś ty powiedział na usunięcie twoich małych współlokatorów? Mam tego dość, Ventura! Wkurzasz mnie. Już ja cię urządzę. Wynoś się! Uwielbiam, kiedy wykonuje pan ten numer Noc na Łysej Górze. Zapamiętaj moje słowa, Ventura. Będziesz tego gorzko żałował. Okej, czy będę grać w klasyki? Nie wiem. No chyba każdy, kto się urodził w latach 90. czy tam 80. grał w tą grę. Dzięki za lajki w ogóle, Damian. Robert, dziękuję bardzo. Piotrze, Marcinie. Thank you very much. Dobra. Co my tu mamy? Mamy... A więc to tutaj postawiłem moje elektryczne węgorze. Elektryczne węgorze. Musimy najpierw tak, zobaczyć, co my tu mamy do kliknięcia. Właśnie zainstalowałem to cacko, Spike. Stary siki powinien się nabrać. Tupek. Mhm, okej. Ta, akurat. Czasami tak jest, no, Krzysiu. Nie! Aha, czyli tu nie. Idziemy do laptopa. Cześć, koleś! Mam informacje, które chciałeś. Zamieniam się w słuch komputerowy, Wygo. Oto historia, przyjacielu. Grecki posił noszą potajemnicę wszystkich psów pociągowych. Sprawa dla Ace'a, jeśli takowa istnieje, hippie z mikrochipi. Jedziemy! Niestety, w tym tygodniu na Alaskę nie płyną żadne statki. Mogę podrzucić cię na statek zmierzający na Alaskę, który jest w drodze już 2 dni. A o jakim dokładnie podrzuceniu mówimy? Aha, okej, okay. Dobra, to lecimy. Siemano Damian, siemano Tony. Wracajcie! Najlepsi dwaj spośród trzech! Ej, ej, nie zostawiajcie mnie! Nie, nie jestem meduzą! Jestem człowiekiem! Dzięki za udostępnienie, Konrad. Dobra,
O co tu teraz chodzi? Albo nasz upadek spowodował drgnięcie czasoprzestrzeni i cofnęliśmy się w czasie do lat 90. XIX wieku, albo ta łódź jest stuletnim Nautiliusem kapitana Nemo. Sprawdźmy to, morska małpa. Aha. No dobra, Spike. Musimy przez to przebrnąć. Bądźmy prawdziwymi twardzielami. W porząsiu? Ło, panie, o co tu chodzi? O kurde. Stójcie, bo coś mi się tu stało z grą w ogóle. Chyba strzałkami trzeba, aha. Tylko, że wy nic nie widzicie. Czekajcie, bo tu się dziwne rzeczy działy. Jeszcze raz musimy to naprawić. Ja nie wiem, czy jeszcze raz gry nie musimy odpalić po prostu, bo... Chyba na to wygląda, bo coś się skrzaczyło tutaj. Działa tu Alt Control Delete w tym systemie? Aha, to nie, to tutaj nie działa tu. Ace Ventura. Jak to wyłączyć w ogóle tą grę teraz, jakbym chciał wyłączyć? Czekajcie, może wyloguj. O. Siemanko Hubert. Wiem, Larry 7 jest kozacka w ogóle, nie? Nie mam hasła. Aha, super. Nie miałem hasła. Dobra, ruchamy ponownie. I gramy i odpalamy jeszcze raz. Sorki, po prostu mi się coś tam wykrzaczyło, a ten Virtual Box tak działa czasami, że średnio. Siemano Jarek, witam serdecznie. Dzięki za lajka. Hubert, dzięki wielkie. Przemek, dzięki wielkie. Czy będzie Eurotrack? Będzie, Błażeju. Ale nie dzisiaj. Właściwości, jeszcze tylko sobie zmienimy rozdzielczość. Dobra, teraz już wszystko działa, jak może być. Komputer zagrożony. Gramy. O panie, co tu się dzieje? No tak trochę zapierdzielał przez jakiś moment. O, mamy to. Panie! Jeszcze raz. Ej, wolniej, wolniej, stary. Jakie to jest ciężkie. Teoretycznie można, nie? Ale za dużo kombinowania i by lagowało, często laguje, ścina, a tak to przynajmniej mam, wiesz, święty spokój, nie? Zainstalowałem wirtualną maszynę i działa po prostu. Nie muszę nic restartować. Coś się zatnie, to po prostu odpalam na nowo program, nie? I tyle. Więc tutaj jest o tyle plus. Siemano Łukasz. Dobra, przejdziemy tutaj tą, można powiedzieć, sobie zręcznościówkę. Na tym polega też ta gra trochę. Na tym polega ta gra, że troszeczkę trzeba myśleć, trochę zręcznościówki tu jest. Tak się przechodziło kiedyś gry. No jak na grafikę i kolorystykę tej gry, uważam za całkiem nieźle. Tylko, że ta gra była wydana w 16-bitowych kolorach w ogóle. I generalnie problem jest akurat, jeżeli chodzi o Ace Ventura, to jest naprawdę problem z odpaleniem. Wiem, że można odpalić na 10 czy tam 11. Tylko tak jak mówię, bardzo często są jakieś tam problemy z tym. Dotrzemy do tylko tego podwodnego statku. Musimy tutaj sprawę w ogóle wyjaśnić. Już wiemy, że po prostu ktoś kradnie zwierzęta, przetrzymuje zwierzęta. W jakimś tam celu. Ogarniemy temat. No chyba już koniec. Jest, mamy to. Udało się. Przebiegnąć przez te śmierdzące bagno. I radzę! Siemano, nie Mario! Chodźcie tam!
i mówię nie wchodźcie w najgorszym tego słowa znaczeniu. Nigdy, przenigdy, przenigdy, nigdy! No zobaczymy. Cisza. Zobaczymy, może coś tam będziemy odpalać. Była to cisza śmiertelna. Siemano, Krzysiu. Dobra, jest cisza, jesteśmy na statku podwodnym. Jak nas znaleźliście? A, to wina tych świństw. Następnym razem nie ruszamy się z domu bez leśnego odświeżacza powietrza. Ja, Jacques Dimanquet, jestem jedynym człowiekiem zdolnym zastąpić Nemo jako kapitan Nautiliusa. Niedługo każde stworzenie w głębinach będzie moim niewolnikiem, a ja będę ich trzymał żelazną ręką. Coś do klimatu dzisiejszego meczu, mamy Francuza. Dobra, możemy porozmawiać. No i w pizdu i wylądowała. Daj spokój. To się nie ruszy. Więc co to jest? Jacques Dimanque, były prowadzący w telewizji dokumentalny program oceaniczny wylany, bo nikt nie rozumiał słowa z jego gadki. Aktualnie jest plagą siedmiu mórz i wrogiem marynarskiego stylu życia, który wciąż nie odkrył, że podręczniki sztuki wymowy wydawane są na kasetach. Jak miło cię znów zobaczyć, Jacques. Ty skorupiasty pseudotwardzielu. Okej, to gadamy dalej. Dzięki wielkie za 10 eliksirów, Mario. Dziękuję bardzo. A, bo mamy arenkę w ogóle. Super. Dzięki wielkie. Siemanko, oficer. A pamiętasz może taką grę Hopkins FBI? Nie, nie kojarzę. Powiem szczerze. Co słychać? Widzę, że brakuje ci jeszcze paru rybek do pełnego szczęścia. Uczta na cześć hojności morza, mon ami. Ryba Archanioł z południowego Atlantyku. Diamentowe krewetki zamieszkujące tylko wody wokół wyspy Żartopia. Ho, 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 mięczaki z księżycowego chowu Oktawiana. Trzymaj się, Lew, trzymaj się, wariot. Okej. Brak pulsu. Odszedł. Będziemy mieli pogrzeb na morzu. Armon chciałby tego. Dobra, i co dalej? Rozmawiamy? Obiad jest obrzydliwy. Ura jest wspaniałe danie śmierci, Jacques. Widzę, że nie trawisz mieszkańców głębin. Dobrze widzisz, żabojadzie. Poza tym, to nie jest wino. Ale to takie delicje. Ta? Obadaj zbiornik odpadów na rufie. To, co zobaczysz, pomoże ci przerzucić się na winogrona. Ja. Dobra, spływamy stąd. Cóż, jest naprawdę bosko, ale Spike i ja mamy ważne rzeczy do zrobienia. Ale w ostateczności mogą poczekać, prawda, Spike? Sko, jesteś moim gościem, Monsieur Chopin à Głowie. Będziesz przestrzegał moich zasad. Monsieur Chopin à Głowie. Zamknięte drzwi pozostają zamknięte. Nie ma schodzenia na niższy pokład, ale możesz sobie popływać na zewnątrz. Jest tam mokro, jak na mój gust. Okej, dobra, co robimy dalej? No, dawno się grało w to, nie? Siemano, Andrzej, witam serdecznie. Akurat to nieludzkie. Pomszczę was, morscy przyjaciele, i uczynię ocean bezpiecznym dla waszych dzieci. Pewnego dnia krewetki będą mogły bez przeszkód rosnąć i stać się gigakrewetkami. Dobra. To uciekamy stąd. Mamy tu widelec. Pierwszy on się nam do czegoś przyda. François Nemo zginął w wypadku z rozgwiazdą. Marie okay. Nemo, przywódca wielkiego powstania Gąbek w 1846. Jean-Claude Nemo, twórca paluszków rybnych. Drzwi do patery. Tam nie chcemy, tu pokrywa luku. O, sardynki. Przypuszczam, że będziemy panel sterujący. Tutaj będziemy musieli zdobyć klucz.
Dzięki za konfetti, dzięki za manę zając, siemanko. Chyba, że widelcem tam. Nie, widelcem to się nie uda. Nie. Aha, tu jest ten pajacyk. Ostrzegałem pana, aby trzymał się pan z daleka, Mister Ventura! Okej, musimy stąd uciekać. Zobaczymy, co tam dalej ciekawego znajdziemy. Aha, tutaj już wychodzimy po prostu stąd. Spoko, to uciekamy. Aha, tu jeszcze, do góry. Tutaj byliśmy, nie? Przed chwilą. Tak. No nie, no to kurde. Jesteś dziwaczny, Żak. Dobra, musimy tutaj coś wymyśleć po prostu, żeby wejść. Z tego co pamiętam, tutaj chyba się musieliśmy przebrać, tylko żeby znaleźć... Idziesz? Wariot, idź. Musimy znaleźć tutaj po prostu jakieś przebranie. Musimy pochodzić, poszperać trochę. Tu nic nie ma. Nie dotykam tego! Małpiszą spajk. Gdzie... Mamy tubka żelu do włosów. Nie w tym życiu! Okej, okay, nie w tym życiu, no okej. Okay. Dobra, stąd już chyba nic nie będziemy w stanie zabrać. No to skąd w takim razie? Idziesz, wariot, idziesz, ciśniesz tam. Do tych drzwi nie możemy wejść, no chyba, że widelcem się tam włamiemy. O, nawet działa, zobaczcie. Okej, okay. Jesteśmy w kajucie. Błękitna muszla. No, świetny wynalazek. Muszla komórkowa. Ciekawe, czy odbiera faksy. Halo? Król Neptun? Halo? Halo? Mamy muszlę komórkową. O, małpiszon tutaj. Szotka. Nauczymy starego Żaka podstaw higieny ustnej. Zgoda? Wystarczy! Ty mała plugawa małpo. Spoko. Co tu mamy? A tutaj nasz mały marynarz kładzie zmęczoną głowę. Nie dotykam tego! Nie dotykam to tego. Wie, gdzie to było? Ryba. Okay. Nie! Tutaj co mamy ciekawego? Nie ma rozkładówki? Fatalnie! I tak, ja, Jacques Dumonquet, znalazłem osławionego Nautiliusa, którym zawładnę morzami. Aha, okej, okay. To by było na tyle, a jak tu cofnąć? Kwatery kapitana Nemo pozostawiłem nietknięte w stanie, w jakim zostawił je wielki podróżnik wiek temu. Dzisiaj badałem wody wokół statku i znalazłem błękitną muszlę. Sy magnifique. Dzięki, Ada, za konfetti. Dzisiaj dokonałem niemożliwego. Zrobiłem pieczoną kaczkę z odchodów węgorzy. Kolejny dzień w biurze mojego osobistego bohatera. Mua! Te nabazgrane numery, co one mogą znaczyć? Pomijając oczywisty fakt, że Jacques Dumonquet jest pokręcony. Dobra. Możemy już stąd wyjść, tak? O-o! Dwa ubytki! Ktoś tutaj słabo szorowa. Siema, Adaś. Otwieramy szafkę, jest, mamy klucz. Mamy coś tam. Zaraz zobaczymy, co to jest. Aha, koperta jakaś, dobra. Nie będą razem działały. Dobra, bo stąd... Nie mogę tego zrobić. Chyba wszystko.
Nie dotykam tego! Kto wie, gdzie to... Dobra, to się cofamy. Luźne kartki. Dobra, to chyba stąd już możemy wyjść, tak mi się wydaje. Nie, tu mieliśmy się cofnąć. I zaś dostaniemy po jaja. Sprawdź wskaźniki, żabojadzie. Zdaje się, że twoja łódź się kręci. Dobre. Dobra, bo tu powrócimy z powrotem tam do tego luku. My musimy iść tutaj na dół, bo mamy już klucz, więc możemy otworzyć sardelki. Nie będą razem działały. No jak to? Przecież mam klucz. Chyba, że to nie klucz z tego. No jeszcze raz spróbujemy. O, jest, działa. Dobra, teraz dźwignia. Dzięki za konfetti Mario i Ada. Dziękuję wam, warioty. O, mamy jakiś knefel. Mały Balaenoptera musculus, albo wieloryb. Dla nieznających łaciny małpiszonów. Limonki zastawiał na nie sieci. Tutaj ten przycisk. Słyszysz to, małpi szefie? Żałosny płacz wielorybów. Tam, skąd przybyło to wielorybiątko, jest ich więcej i założę się, że jeśli uwolnimy małego, doprowadzi nas prosto do wulkanu. No okej. No i to by było na tyle. Chyba tutaj. To już coś więcej wiemy. My musimy znaleźć to przebranie przede wszystkim. Trzeba poklikać wszędzie po prostu. A, nie. Co my tu mamy? Muszla, koperta i pieniądze. Nie. To się nie robi. Nie. Tu już myśmy wszystko w zasadzie ogarnęli. Po co ta muszla? Nie będą razem działały. No spoko, fajnie. Luźne kartki. Dobra, to wychodzimy stąd, idziemy dalej szukać. Siemano, Fahad. Już żeśmy chyba wszystko wyklikali. Nie wiem, jakieś pomysły? Aż nie pamiętam, naprawdę. Nie. Nie! Jeszcze raz tam idziemy. Dzięki za obserwację, Adaś. Nie! Powiem szczerze, no taka gra. Siemanko, Kevinie. No nie, no tutaj nic nie mamy, nie? Tubka żelu. Do włosów, no tutaj chyba, nie wiem. Może wrócimy do domu. Może idzie wrócić do domu, nie? Może tutaj już nic nie możemy zdziałać. Nie mogę tego zrobić. Uchwyt. Nie. A, czyli tutaj jeszcze nie wszystko myśmy po prostu ogarnęli. Się okazuje. No cóż. Dzięki za manę, Adaś. Chyba, że tu jeszcze coś było. Ale nie wydaje mi się. Jest miotła. Jest ten... wariat.
No nie, tutaj nic ewidentnie. Już tutaj wszystko zrobiliśmy, co mieliśmy. W tym mieszkaniu, no chyba, że coś będziemy musieli połączyć, nie wiem, szczoteczkę do zębów z czymś na przykład. Coś kojarzę tutaj. No jest ta księga. Nie! Są te kartki. Akurat tego nam trzeba. Aha. Możemy zrobić origami. To twój ulubiony Spike. Przeuroczy miś koala. Pochodzi z Australii, gdzie żyje na drzewach eukaliptusowych i żre tabletki od bólu gardła. Dobra. Dobra, no to już mamy coś więcej. Mamy jakieś mapy. Okej. To się nam może przydać w późniejszym etapie. Daj spokój. Nie. 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 Daj nie. Gdzie on poszedł? Nie. Błękitna muszla. Nie będę. Daj spokój. Zaraz jakieś podpowiedzi tu chyba musimy ogarnąć. Operta. Nie. O, a wcześniej nie szło tego zrobić. Już widzę, gdzie ta muszla wchodzi. Cyk. Kujo! Ale jaja, dobra, wbijamy tam. O, Zosiu! Za tobą! Czy będę zmuszony... Siemano Radzio, witam serdecznie. ...że nasz twardy szef małpa jest bosem tchórzy? Nie martw się, jeśli nie wrócisz za 5 minut. Po prostu poczekam dłużej. Spike? 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 Co tam się wydarzyło? Zaraz się dowiemy. Tak, racja, zgadza się. Teksty, ja to właśnie mówiłem wcześniej, jak na taką grę teksty są tutaj naprawdę niesamowite. Oczywiście taką grę w lat 90, nie? Uwielbiam cię za to, co zrobiłeś z tym miejscem. Jest tak pozytywnie straszne. Lwy, tygrysy i niedźwiedzie, o rany! Lwy, tygrysy i niedźwiedzie, o rany! O kurczę, kolejna zagadka. 50-50. Długość, szerokość, to zapisujemy. Długość. 50? Bingo! Nazywa się Wulkania. No i co? Zapisujemy to? Okej. I szerokość teraz, tak? A co tu chodzi? Coś mi tutaj nie gra. Ważę to. Dziwne. A, dobra, zapisał. 50 i 70. Chociaż dziwne to jest, no ale dobra. Jak tak zapisał, to zapisał. To nie wygląda dobrze. Aha, dobra, to ja już wiem, o co chodzi. 50 i 50, chyba tak i tak. No, okej. Okay. Mamy to. Ile trzeba było się nagłowić kiedyś w ogóle? Tutaj pewnie ten małpiszon będzie i ta szafa. To było niezłe. Udało ci się, Spike. Śpi z jednym okiem otwartym, małpiszonie. Uniform, dobra, bierzemy go. Spike, jesteś geniuszem. Już chyba wiemy, co zrobimy, nie? Mamy przebranie. Coś tam pamiętam. Dzięki wielkie za eliksirka, Mario. No i w ten sposób wygrywamy arenkę. Dziękuję, Wariot. Kuba, dzięki wielkie za lajka, siemano. No i super, chyba wszystko stąd mamy. I możemy iść wytępić tamtych wariatów. Przebrać się.
Padamy stąd. I mamy zwycięstwo, dziękuję bardzo. Blisko, ale nie do końca. No bo co, jak wejdziemy tu? A, i teraz. Siemano, Piotrek. Proszę przebywać na moim statku! Kim jesteś? Kapitan Nemo? Nemo! To niemożliwe! Śmiesz we mnie wątpić, mały człowieku! Patrz, jak steruje mój prawowity statek ruchem ręki! Nurkruj! Teraz wydłużej! Salonowe sztuczki! No, prawda? To znowu nurkujemy! To znowu nurkujemy! Zabiorę cię w głębiny nieznane człowiekowi, gdzie olbrzymie ciśnienie zmiażdży ci czaszkę jak krabs w obiad. Ale to nie wszystko. Oczy ci wyjdą na wierzch, kręgosłup będzie jak u meduzy. A paznokcie wyskoczą ci jak... jak takie malutkie skaczące rzeczy. Nie mógłbyś. Nie mógłbyś nas wszystkich pozabijać. Nie mógłbym? Ja nie żyję. Witajcie w moim świecie, kociaczki! Nemo, wystarczy! Oszczędź mnie! Zrobię wszystko! Wszystko! Wszystko? Tak, tak! Dobra, marsz do pokoju, do łóżeczka. Gasimy światło bez kolacji. I nie zapomnij umyć zębów. Tak, papciu. Dobra, mamy to. Śmiesznie. Pek. Dobrze, i teraz co my tu mamy? Mamy jakieś urządzenie. Ace czuwa jak pies. Aha, już kojarzę. Kojarzę to. Niedobrze. Jeśli małe wielorybiątko nie kontaktuje się z mamą, może się zgubić. I to na dobre. Nie dotykam tego. Daj spokój. Czyli to musimy potem ogarnąć tu temat. Dzięki wielkie, Mario. Dziękuję bardzo. Siemanko, Martynka, kochana. Gorące buziaki wysyłam dla ciebie. Okej. Co my tu dalej mamy? Mamy tu jakieś kartki. Stół nawigacyjny. Musimy się dostać do wulkanii. Wieloryba uwolnić tamtego dużego, to ja wiem właśnie, no. Tylko, że musimy tutaj użyć, to jest chyba to. Tak? Aha, dobra, musimy ułożyć coś z tego. No to grubo, nigdy nie lubiłem takich układanek. O, coś tutaj już mamy więcej. To chyba u góry musi być. To chyba ma być tak. Nie. Bardziej... Tak, nienawidzę takich gier. Znaczy lubię, no. Nie, to się nie ruszy. No to... Całą niedzielę będziemy to układać, coś czuję. Musimy pomyśleć teraz, czekajcie. Na spokojnie, bez nerwów. Co będzie początkiem? Czy to do siebie pasuje? Może trosze... Nie pasuje ani trochę. I to ja przypuszczam, że to będzie początek. To będzie number one. Tylko tu na dole albo u góry.
Wydaje się, że... u góry. Więc... O, już coś mamy więcej. Nie, to... to do siebie nie pasuje. Czyli to będzie pewnie na dole. Tylko jak to zrobić teraz, żeby to było wszystko na dole? Może tak? Tak. To wypierdzielamy do góry. Siemano Damian, dobra. Trzy godziny później. Kurwa, dalej jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie byliśmy, no. Trudne. To będzie na dole. To do siebie pasuje nawet. Ty, bo ja już się zgubiłem. A to pasowało do czego? Czekajcie. Te dwa do siebie pasują. To do siebie też pasuje. Tylko to do siebie nie pasuje. To musi być u góry. I będzie git. Bo jak to przenieść teraz? Zaś się rozkrzaczy wszystko, ja wiem, ale... Dobra. Dobra. Teraz to musimy przenieść do góry, tylko jak? Na chwilę tylko to damy na dół. Zaraz to zmienimy. To musi być tu u góry. To musimy przenieść do góry i będzie git. Dobra, jedno już jest. Tak. Drugie. Teraz to tu. Zaś to samo. No niby wiemy gdzie, ale nie wiemy jak. Pewnie 5-letnie dziecko by to rozwiązało. Cel? Wulkan. Mamy to. Udało się. Pielęgniarko? Koale poproszę. Udało się. Siemanko Irek, witam serdecznie. Teraz musimy chyba to jeszcze... O. Tego co pamiętam, to musimy zasłonić, żeby naprowadzić Rany. Współrzędne. Mamy mapy, ale nie widzę wulkani. No. Dawaj, Ace. Gdzie to jakoś nakreślić? Dobra. Nie ma mowy. 95 stopni, 65 stopni. Nie dotykam, akurat. Teraz dopiero nakreślamy, okej. Okay. Panie Sulu, zsynchronizować wszystkie namiary na wulkanie. 4 warpy. I Spike, nastaw swój skaner na średni zasięg. Na wulkanie. Jazda. Dobra, i teraz musimy tutaj ustawić. Czuwa jak pies.
Nie! Mamy teoretycznie to współrzędne, nie? Daj, ja nie pamiętam, o co tu chodziło, ale to chyba jeszcze brak transmisji, proces przerwany. Aha, musimy uwolnić wieloryba, okej. I co, musimy iść tutaj na dół? Naciskamy ten przycisk. Aha, i teraz mamy... Okej, okay, teraz musimy go wypuścić, tego wieloryba. Na to wygląda. Okej, okay, spoko. Dzięki wielkie, kruszynka. Na razie, na razie staramy się samemu rozwiązać. Co my tu mamy? Daj spokój. Dobra, jeszcze nie. Może tu. Ace czuwa jak pies. Dobra, to może tu do góry. Ja już nie pamiętam. Zamknąć luki! Zbyt dużo wody! Dlaczego musi Siema, być Jaś. Tak mokro? Bubek czerwony przycisk na radarze, ale wcisnąłem i to nic nie daje, wiesz, ten czerwony przycisk. Nie da się go wcisnąć, mówi, że nie da rady. Ace czuwa jak pies. O co chodzi w tej grze? Musimy uwolnić wieloryby, nie? Jestem tuż za tobą. A, pod... dobra, działa jednak faktycznie. A ja pamiętam. Pamiętam, zgubiono sygnał. Wiem, o co tu chodziło. Tutaj trzeba niestety... Ace Ventura, wsi detektyw. Jestem tuż za tobą, kotku. Ty, o co tu chodziło? Może w drugą stronę powinienem, nie? Dobra, trwa przywołanie wariata. Już chyba wiem, że było strzałkami. Jestem tuż za tobą, kotku. Jezu, ja tego nienawidziłem, ja to pamiętam. Nienawidziłem tego. Stary, uciekł mi. No wiem, że strzałkami, tylko kurde, wiesz, teraz już wiem, nie? Teraz już dokładnie wiem, jak to ogarnąć. Dzięki, Jerek, za lajka. Tylko nienawidziłem po prostu tej misji tutaj. Jestem tuż za tobą, kotku. Jak on ucieka tu. I uciekł, ledwie co, kurczę, myśmy tu go normalnie, co za wariot. Okej. To jeszcze raz. Jestem tuż za tobą, kotku. Zgubiono sygnał. Ty, zrobimy to za moment, dobra? Idę się wysikać, siku, idę jeszcze sobie po wodę przynieść i lecimy dalej. I dzięki, Ada, za 5 eliksirków żółwik. Mega dziękuję. Dziękuję, kochana. Dobra, ja zaraz wracam jakby co, ze dwu.
Tak, dźwięki jak Sex Missy, dokładnie. Jestem już. Woda. I możemy szpilać dalej. Cena. Tyk. Gramy. Siemano Mariusz, witam serdecznie, majster. Aha, jeszcze sobie tylko odpalę Trovissimo. Okej, mam to. Dobra. Wzywamy, nienawidzę po prostu tej misji, no ale musimy to jakoś. Oczywiście, że tak, Jasiu, no. A jakbyś miał być inaczej? Ja bym się martwił raczej o finał z Brazylią. Jak ich ograć? Oczywiście żartuję. Jestem tuż za tobą, kotku. Nienawidzę tego. Musimy na środek chyba, nie? Nacelować. Dobra, jedną ręką to ja sobie mogę. Jeszcze raz dzięki wielkie za 10 eliksirków, Mario, wariocie. Przypominam, że mamy arenkę na Trovo. Dobra, gromy dalej. Jestem tuż za tobą, kotku. No, stary, czemu się zgubił ten sygnał? Chciałem jeszcze raz przeklikać go, tak mi się wydaje. Jeszcze 3 godziny do meczu, damy jestem radę. Jestem tuż za tobą, kotku. Elegancko. Prawie. Ciekawe, jak długo muszę to klikać, kurwa. Czaki. Jeszcze raz. Wezwanie. Ogarniemy temat, nie? Warioty. Jestem i uwolnienie. Za tobą, kotku. Koty szaleją tam w pokoju obok. Stary, już jest blisko, kurwa, już było blisko. Ile to sekund trzeba trzymać? Kruszyna. Jestem tuż za tobą, kotku. Ile to sekund tam trzeba to przetrzymywać? Zgubiono sygnał, przecież on nie uciekł nawet. Jakiś błąd się wdarł. 30 sekund, tak? Co ty gadasz? To już... Jestem tuż za tobą. Dawno by minęło, uwaga, no to lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, 17, 18 i chuj. Dobra, nie liczę. W myślach będę liczył. Albo? Dobra, jestem liczymy. Za tobą, kotku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No nie no, ucieka po prostu wielorygi. 40 sekund, o panie! Dobra. Nie mam tutaj sekundnika, chyba że sobie odpalę tu gdzieś. Jest, mam sekundnik, okej. Okay. Jestem tu. Aha, nie tobą, mam sekundnika kotku. Jednak. Jednak nie mam. Dobra, po prostu czynię swoją powinność.
się wkurzę, jak tego nie zrobię. A jest taka możliwość. Super. Bingo! Jest! Udało się! Udało się, udało się. No właśnie, nie no, udało się. Denerwująca, nie? Lama jak nic, ale udało się. Nie dotykam tego. Dobra, wychodzimy. Możemy teraz zobaczyć chyba tutaj, co się wydarzy. Nie. Daj spokój. Aha, czyli nie możemy tu spojrzeć. Nie dotykam. Nie. Aha, teraz możemy ten, nie wyjść chyba z tego. Nie. Daj spokój. Nie. Nie daj. Nie. To się nie. 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 Nie, to gdzie mamy iść teraz? Może na dół? Do tego wieloryba to? No nie ma go, no. Czekajcie. No właśnie nie mogłem peryskopu ruszyć. Jeszcze raz spróbuję. Może jakiś błąd, bo wiecie jak to czasami bywa, nie? Kurde, kawę bym sobie zrobił, a nie chcę robić kolejnej przerwy znowu. Nie dotykam tego! Kto wie, gdzie to było? Chyba, że tu. A, okej, okay, dobra, działa. A tu o co chodzi? O co tu chodziło? Trzy razy, tak? Krótkie, długie, krótkie, długie. Krótkie. Długie. Krótki, długi. Krótki, długi. Poszedł. Dobra, i teraz możemy już chyba wyjść stąd. Czy detektyw przybywa, by uratować wieloryby? O tak. O nie, najgorzej. Dobra, to już wiem, o co chodzi. Padł do wody. Jeszcze raz. Eins. Zwei. Teraz musimy co czekać. To. Udało się. Dobra. Cyk. Wpadł do wody, czyli musimy troszeczkę dłużej jednak poczekać. A i zaś wpadł do wody. Szybko, ace. Idziemy uratować wieloryby? Czy nam się to uda? Musimy poczekać. O kurde. No takie rzeczy tu są jeszcze. Ale nie mógł on mostkiem po prostu przejść. Dobra, jazda. 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 Udało się. Wszystko rybie, co się rybio kończy. A, słodki zapach zwycięstwa. Przystaneczek w przytulnym domku dla kryminalistów, aby podrzucić okropnego żaka. A Spike i ja zmierzamy do domu. Dobra, mamy to. Siemano, Marcin. Z małą ilością zielonego świństwa dla naszego znajomego krwiopijcy. Dziękuję. Dobra, powróciliśmy do domu, uratowaliśmy jedną misję, ale to jeszcze tego. Nie koniec. Kto wie, gdzie... Klucz z gdzie chaty. To było?
Zobaczymy, co tam nasza automatyczna sekretarka mówi. Nie ma prądu. Prądu nie ma? Elektryczne węgorze tu nam się na pewno przydadzą. A, więc to tutaj postawiłem moje elektryczne węgorze. Już chyba wszystko wiemy. Musimy przejść... O, jest, dobra. Jakiś list. Chcę zapłaty, Ventura. Ja nie żartuję. Dupek. Dobra. Lodówka. Kolejna pączkująca forma życia stłamszona w zarodku. On coś w ogóle je? Nie ma prądu. No dobra. Kable do telewizora. A oto wybawcze kable. Daj spokój. To się nie ruszy. Czekajcie, bo ktoś tam puka. Dobra, musimy to zrobić w ten sposób. Właśnie zainstalowałem to cacko, Spike. Stary Siki powinien się nabrać. Dupek. No to zobaczymy, czy się nabierze. Zgadnij, jaki dzisiaj mamy dzień, Ventura. Dzień matki? Nie. Dzień dziecka. Dzień zapłaty. Nie. A, okej. Dzień zapłaty. Musimy prąd stworzyć. Bierzemy te kable. Nie. Skrzynkę nie. Otwieramy, tak? Nie. Może? Nie? Nie mogę tego zrobić. O, jest, udało się. I mamy zwycięstwo, dziękuję ci bardzo. Dziękuję, wariot. Mario i Ada, dziękuję wam, kochani. Daj spokój. I elektryczne węgorze. Nie dotykam tego. Kto wie, gdzie to było? Nie. Żaden problem. Poradzę sobie. Jestem pakerem. Nie męczę się. Gdzie mam to postawić? Tu postaw gdzieś. Tu. To się nie ruszy. Nie dotykam tego. Kto wie, gdzie to było? Gdzie to mamy postawić? Kurwa, nie tu. Tu? Nie. Do kiba. Nie mogę tego zrobić. Okej. Okay. Daj spokój. Odkręcamy też mogę wodę. Mogę grać kartami Chica Dance'a. I te elektryczne węgorze teraz wpakujemy do wanny. Czy to czujesz? Tak, poczułem. I to boli. Rękawice, okej, okay, dobra, aż tak nie podpowiadaj, wiesz. Tu coś mamy. Normalnie w domu zwierzyniec ma. Pies nawet. No, jak coś, to cię będę pytał, nie? O, są rękawice. Ja trochę pamiętam z tej gry tutaj, nie? Więc to też nie jest tak. To nie pasuje. I teraz. Pływajcie, chłopaki! Pływajcie! Bierzemy kabel, idziemy do łazienki. I pakujemy tutaj. I mamy prąd! To się nazywa postęp! Miód na moje serce! Jestem już naelektryzowany! Jestem bossem urządzeń! Mogę zrobić wszystko! Haha, dobra. Dobra, co my tu mamy w telewizorze?
Telewizor nie zadziała. Zapraszamy na 300 odcinek. Przecież kabel wzięliśmy, nie? Gorącej miłości Violetty i Carlosa. Gorącej miłości Violetty i Carlosa. Aha, tu możemy odpocząć trochę. To się nie ruszy. Komputer. Szefie, gdzie zniknąłeś na tak długo? Tkwię tu od paru godzin. Małe spięcie z trzykadensem. Nic takiego, z czym taki gość jak ja nie dałby sobie rady. W porządku. W ogóle to dzwoniłem do ciebie, aby ci powiedzieć, że kapitan Sims skończył już łódź podwodną. Jest przygotowana do łamania lodu. Możesz płynąć do tych hasków. Och, jakież to słodkie. No to ruszam w podmorską wyprawę. Zobaczymy się, ale dopiero podczas rejsu na północ. Powodzenia, Ace. Dziennik kapitana, data gwiezdna 23,9. Po wysadzeniu żarka w najbliższej bazie gwiezdnej oddaliliśmy się Nautiliusem w kierunku Alaski. Oficer naukowy Spike i ja będziemy lądować w poszukiwaniu zaginionych hasków. O, kolejna misja. Spoko gra, nie? Stara, kurczę, z 96 roku. Siemanko! Cześć! Uhu! Nie radzę tam wchodzić. Zaprowadź mnie do wodza. Weź mnie do grzejnika, a potem weź do siebie. I kolejna misja. O, kurczę, nie pamiętam dosłownie tego, nie? Znaczy pamiętam, ale dziwne. O. Jest i wóz. O. Ej tam, przychodzicie tu często? Ej, Ventura, psi detektyw. Najwidoczniej nie mówisz po angielsku, nie ma problemu. Będę się porozumiewał międzynarodowym językiem hula. Zauważ listę ruchy rąk. Tajemnica tkwi w nadgarstkach i w biodrach. No dawaj, kręć tymi bioderkami, dawaj! Nie wstydź się, wodzu, i raz, i dwa, dawaj! Rzecz jasna, plastikowe hula hop jest pomocne. Tak, najgorsza misja, ja wiem, bo... To się nie ruszy! Przykro mi to mówić, ale to lepiej wyglądało na niedźwiedziu. Dobre. A z tą? Co to za facet? Co to za śmierdzący sztywniak? To mój ojciec. Nasz wódz. Aha. Wiem, że... Jestem tu, by wam pomóc. Przybyłem pomóc twoim ludziom, o wodzu. Usiądźmy przy ognisku i porozmawiajmy. To rozmawiajmy. No, robi się cieplej. Ale jestem tu w sprawach służbowych. Możesz mnie oprowadzić? Obawiam się, że to nie będzie takie proste. Mój ojciec jest bardzo podejrzliwy. Aby zyskać jego zaufanie, musisz się wykazać w nasz tradycyjny sposób. Dobra. Co to jest? No dobrze. Prowadź. Aby się wykazać, musisz pokonać najsilniejszych mężczyzn albo zadowolić najwybredniejszy spośród dziewcząt w rytualnym akcie pocierania nosami. Wybieram dziewczynę. Słuchaj, jeśli nie wrócę za 5 minut, to znaczy, że rozmyślam o baseballu. A, dobre. Niegrzeczna ta misja trochę się nam tutaj rozpoczęła. Czy psów nadal nie ma? A teraz zaczyna się prawdziwy sprawdzian eskimoskiego mężczyzny, wymagający zręczności, odwagi i dużej siły fizycznej. Powinienem cię poinformować. Spike, moja małpa, będzie walczyć za mnie.
Jak widzisz, jest bardzo sprawna. Musisz skonstruować wspaniały totem z 6 kawałków, które tutaj leżą. Jeżeli ułożysz właściwie totem, zyskasz aprobatę wodza. Jeżeli użyjesz niewłaściwych kawałków, no cóż, nie chciałabym być w twojej skórze. Zaczynamy! Okej, dobra, to na razie zrobimy tak, Kruszyna. Ja spróbuję samemu to ułożyć, następnie ty mi pomożesz. Nie pasuje. Na pewno nie pasuje. Siemano, siemano Teddy. Idzie to na nowo zrobić jakoś? Zrobimy to na razie tak, żeby to rozwalić. Ale już wiem, co będzie. Wkurzyłeś bogów! Małe oświecenie! Dobra, pierwszy będzie ten. Nie, przecież ja go... Nie pasuje dalej. Ale to na pewno by pasowało. Ale to nie pasuje, więc... Idzie to... No właśnie nie idzie tego cofnąć, nie? Siemanko Przemek, zdróweczko, wiesz co, średnio, bo mi, kurczę, migdałek lewy urósł tak mocno, że masakra jakaś, nie? No właśnie, przez 3 miesiące się przechodziło i się nie przechodziło tego, nie? Ja muszę iść do lekarza z tym migdałem, bo nie wiem, o co chodzi. Odpowiedz mi tylko, jak możesz, Kruszynka, który totem ma być pierwszy. Chyba to bez poradnika, no, się nie obejdzie. Wkurzyłeś bogów! Małe oświecenie! Okej. Czyli ten. Następnie co? Ten zielony pewnie. Może, żeby się nie zastanawiać, to podpowiedz może wszystko, bo tak będziemy godzinę tutaj stać nad tym, a tu chyba nie o to chodzi, nie? Po lewej zielony, dobra. No pasuje nawet do siebie, tak. Sowa. Ładnie, no coraz ładniej to wygląda. Siemano Szymon. No fajna gra ogólnie, nie? Stara jak świat, 96. Później po lewej od sowy ta czapeczka. No trochę pasuje. To teraz pewnie będzie po lewej stronie znowu coś. Siemanko Magdalena, witam serdecznie. Arbus się trzyma jak najbardziej. Siemanko Wilson. Po prawej. Jakby, czyli to, to czy to. Dół, środek, góra. Dobra.
I ostatni. Niebieska twarz po lewej. Aj dobra, udało się. Przynajmniej możemy dalej śmignąć. It's pink, it's beautiful. Alaska, coś... Co się trzęsie oprócz mojego termometru? Obudziliśmy się pewnego poranka, czując się, jakbyśmy byli naćpani. Nasze haski zniknęły. Coś tu śmierdzi. I to nie jest twój nieświeży dezodorant z wieloryba. I stary się obraził. Oto miejsce przestępstwa. Co ty gadasz? Nieźle. Mamy morz. Żółty śnieg. Nie polecałbym go jeść. Chyba, że jesteś zawodowcem. Jest świeży. Zdaje się, mówiłaś, że psów nie ma od paru dni. Ależ tak jest. Spike, to jest miejsce przestępstwa. Teraz bądź przydatny i zdejmij odciski palców. Dobra. Daj spokój. Chyba można powiedzieć, że hasków tu nie ma. No co ty? Nie. Nie. To się nie ruszy. Mały pojazd. Proszę, pomóż nam znaleźć nasze haski. Bez nich jesteśmy bezbronni. Możesz tym tropić nasze psy. Arktyczny mściciel. Wow. To śmigamy na niego. Od razu wskakujemy. Jazda. Po prostu zdjąć górę i zamarznąć na śmierć? Poczekaj, Ace. Mój ojciec pragnie, abyś wziął jego skórę i nosił ją, żeby chroniła cię przed zimnymi wiatrami. Higiena osobista nie jest mocną stroną twojego ojca, co wyczuwa się po tym ubranku. Ale albo to, albo nadanie słowu bałwan nowego znaczenia. Sorry, Winnetu, ale nie robimy tego dla mnie. Robimy to dla husków. Husków. Dobra, to wsiadamy. Aha, łociul. Ale giera. Serio? A gdzie to zwolnić w ogóle tu? O. Aha, dobra, łopanie. Czyli tak, nie? Tak jest szybciej. To jest w drugą stronę. Ej, o co tu chodzi? Wow, zacząłem się czat. Spoko, spoko, wariat. Dzięki wielkie. Dobra, tutaj dojechaliśmy. Co to jest? Daj spokój. Nie, to się nie ruszy. Chyba musimy cofnąć się. Kurde, to jeszcze trzeba znaleźć w ogóle coś. Dziękuję za różyczkę, Ada. Tu już byliśmy przecież. Dobra, cyk, to jedziemy prosto. To tu. No mega fajna, no zajebista, mówię ci. Tylko musisz mieć XP-ka, żeby w niej pograć. 32-bitowy system. Ja gram na wirtualnej maszynie.
Rozwalone! Do powąchania później. O. Śmieszne miejsce na przełącznik światła. Coś mi się zdaje, że jest tu dość dużo kurzu, Spike. Dobra, od razu naciskamy ten knepel. Śmieszne miejsce na przełącznik. Raz, dwa, cza cza cza. Trzy, cztery, cza cza cza. Okej, wbijamy do środka i co to jest? Winda jakaś. To ciekawe czemu. No ale to nic, nie? Ważne, że... aha. Zjarało mnie! Za gorąco! Aha, okej. Windowsa XP. Na wirtualnej maszynie najlepiej zainstalować sobie Windowsa. Albo wiem, że są jakieś takie programy, które są w stanie uruchomić grę. Coś się zjarało. Nie, za gorąco! Kurczę, nie widać, czy jest bardzo ciężko przejść to, ale damy radę, no. Musimy to ogarnąć. Dobra, wbijaj tam, Ace. Lecisz, wariot. Udało się. Ty, stójcie, bo tam coś było. Jakaś wajcha dziwna. Weźmy ją, tą wajchę. Aha, dobra. Widzę, tutaj mamy kamerę. Więc musimy się przymychnąć po kryjomu. Okej. Okay. Co to jest? Wow! Jacuzzi w kształcie serca! Albo ktoś naprawdę lubi takie kosmetyki do kąpieli, albo stoi za tym ta obleśna focza sadystka Odora. Wiedziałem, że coś tu śmierdzi. Siemano, Dawid. Dobra, czy my tu coś możemy jeszcze... Chyba już nic. No okej. Okay. Dzięki Szymon, dzięki Dawidzie, dziękuję wam za reakcję. Co, idziemy dalej. O panie! Wiedziałem, że to coś więcej niż haski. Kurde, męczy mnie, że zawsze mam rację. Tak, akurat. Nie. Dobra, czyli tutaj musimy po prostu wziąć i wyłączyć sztrum. Siemano, bitum. 24. Aha, bo ja tu mam przebranie jakieś, okej. Okay. Bo niedźwiedzia. A, to my jeszcze możemy tu do góry wejść. Może się przebierzemy. Dobra myśl, ale to nie to. Ty nie jesteś haskiem. Tu jest haskie. Ja na bank. No ale co, przebrać się... Nie będą razem działały. Przebrać się nie możemy przebrać. Tu jest jakaś foka. Tutaj na pewno nic nie zrobimy. Musimy wyłączyć prąd.
Nie dotykam tego. Kto wie, gdzie to było? O, jest, olej. O, kurde! Beczki oleju foczego! Ten obrzydliwy towar wart jest swojej wagi w złocie. No dobra. Możemy przejść. No i witam cię też na YouTubie, Dawidzie. Siemanu. No nie, nie idzie nic tu ogarnąć. Cofamy się do tyłu. No to nam tutaj nam nic nie da to. Już byliśmy. Więc się cofamy do tyłu. Ja tam coś czuję, że my musimy zebrać. Wrócić w ogóle tam do chaty z powrotem. Ace Ventura, Psi Detektyw. Taka stara giera, naprawdę. Mega stara. 96 roku. Łóżko. Jest tu kto? Nie cierpię nietoperzy. Nietoperze, dobra, wychodzimy stąd i idziemy szukać dalej. A! Do powąchania później. Okej, nie, dobra. Ja bym normalnie wlazł z tym, nie? Tutaj. No ale nie idzie. Dobra, idziemy do pojazdu śnieżnego. Idziemy dalej. Gdzie jesteśmy? Halo? Nie wiecie, gdzie tu można zdobyć trochę benzyny? Dzięki, ale używamy tylko bezołowiowej. Pamiętaj, Spike, jeśli poczujesz potrzebę wydalenia małpich gazów, nie rób tego. Stój, albo cię bardzo zastrzelimy. Bardzo zastrzelimy. Zastrzelilibyście swojego komendanta? Komendanta? Myśleliśmy, że jest wrogiem. Te ćwoki myślą, że wciąż trwa wojna. Zróbmy im wodę z mózgu. Nie mów takim tonem do swojego komendanta! Jak się nazywasz, żołnierzu? Szeregowy Słowik. Pierwsza zasada wojenna. Nigdy nie wyjawiaj prawdziwego nazwiska. A ty jak się nazywasz? Snoopy Doggy Dog. Druga zasada Snoopy wojenna. Doggy Dog. Nigdy nie okłamuj dowódcy. Dobra. Obydwaj na ziemię i pompować. Dobra.
Dobre, dobre. Puste. No to w porządku. Nie ma sensu przedzierać się przez tundrę w poszukiwaniu paliwa dla arktycznego mściciela. Muszę zatroszczyć się o jakiś nowy środek lokomocji. Tak. No, niech pomyślę. Dobra, co dalej? Komendancie, czy pan odchodzi? A co z nami? Zimna wojna z hipotermią jeszcze się nie skończyła. Zajrzę do was za 5 lat, towarzysze. Do tego czasu bądźcie czujni. Dobra, tu byliśmy. To jeszcze raz. Tu byliśmy. Aha, nie, tu nie, tu nie byliśmy tu. Ewakuowane? Nie, nie ma tu żadnych hasków. No nie ma, ale może będzie coś ciekawego do zebrania. Nie ma nic, więc musimy wrócić. Już byliśmy, ale nie mamy żadnego narzędzia, żeby to otworzyć. Nawet śrubopręta. Więc wycofujemy się stąd. Siemano Tadeusz, witam serdecznie. Dobra, więc w dół. Zaś jesteśmy w jakiejś czarnej dupie. Tu byliśmy. Nic nie ma. To skręcamy tu. Jedziemy w dół. Tu byliśmy. Czyli wracamy się z powrotem. Co to było? Dobra, pogadajmy. Bogowie cię tu przysłali, abym mogła dać ci gwizdek nadziei. Bez niego byłbyś zgubiony. Teraz powiedz mi... Wiesz, jak gwizdać, prawda, Ace? Po prostu złóż usta i... Dobre. Wielkie dzięki. Trzymaj się. Pa, pa. Dobra. Mamy gwizdek. Ja. Rozwalimy się tu. Musimy przejechać wszystko. Super. Tu byliśmy już u tych żołnierzy. Dobra, wracamy. Brawo.
przypominam to bajkę o krakowskim smoku i jego kucharzu. Baltazar Gąbka, mam... Mamija z herbu zielona pietruszka. Te same szukania, no bo to do tak mniej więcej... później! Wygląda, ale mamy już ten gwizdek, więc możemy... śmiało... Śmieszne miejsce na przepływ. Raz, dwa, cza-cza-cza! Trzy, cztery, cza-cza-cza! Fajnie, że też jest polski dubbing, nie? Ta gra wtedy ma sens. Bo tak? No to średnio. Czekajcie, ja sobie tylko odpalę jedną rzecz z ciekawości i zobaczymy, ile ta gra trwa mniej więcej. Bo nie pamiętam. Szybciutko. No i fajne teksty są, nie? Jak na taką grę ogólnie. Mega, mega kozacko. Czekajcie, tylko zobaczę. Kurczę, te reklamy mnie dobijają. Dobra, idziemy tutaj w międzyczasie. Możemy iść już do tego psa, bo mamy jakiś gwizdek, więc może tu chodzi o to. Może tu chodzi o ten gwizdek. To ktoś to w półtora godziny przeszedł. A ja lubię sobie pochodzić, pogadać. Dobra, i teraz ten gwizdek. Bingo! Nic nam nie dał ten gwizdek. Nie będą razem działały. Wiesz, mógłbym cię skontaktować z dzikim pudlem francuskim. Dwa krótkie szczeknięcia, jedno długie. Nie sądzę, aby szariczek próbował mi coś przekazać. Oj, chyba go męczę. No ale to nic nie daje mimo wszystko. To nie pasuje. Bingo! Powiem szczerze, ja już nie wiem. Już wiem, dobra. Teraz... Byliśmy w jednym miejscu, sobie musiałem... No mam chrypkę, bo mam w ogóle coś z migdałkiem, wiesz? I dlatego. Ale nie mam aż takiej fest chrypki, trochę tylko. Siemanko Marcin. Już wiem, gdzie mam jechać. Muszę to znaleźć najpierw. Siemanu Przemo, dzięki za manę. Może tu? Nie, tu na pewno nie.
Tutaj nie, tu na pewno nie, tu musimy wrócić. Wstecz. Się wracamy. Zielone kosteczki z mięskiem. Pycha! Jopi! Mój nie bardzo psi nos bardzo psiego detektywa wyczuł, że coś tu musi być. Dobra, ta kość by się przydała dla psa. Zacwane jak dla mnie. Dobra, uciekamy stąd. I możemy jechać teraz tak. Tam, gdzie była ta satelita. To chyba tu, tak jest. Kurde, już te drogi na pamięć znamasz. Ma zamrożone ciasto biszkoptowe. Jakie to słodkie! Dobre, nie? Poczuj mocnych środku? Strzelających tłoków! Tak! To w porządku! Coś tu jeszcze można zobaczyć? Elektryczność, to jest to. Daj spokój. Chyba to wszystko, nie? Nie? Czerwony. To może się nam przydać. Czerwony, zielony, żółty i niebieski. Do powąchania później. Śmieszne miejsce na przełącznik. Dobra. Światła. Dawaj to światło. To. Śmieszne miejsce. Raz, dwa, cza, cza, cza. Trzy, cztery, cza, 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 cza. Dobra, zbijamy tu. Idziemy do psa, rzucić mu kostką. Dobra, jest kość. Miam, miam! Wielkie dzięki! Telewizja! Przynieś piwko i precelki, małpiszonie! Zaraz zacznie się wielki show! To śrubokrętem. Nie będą razem działały. Prawie, ale nie zupełnie. Dobra, to idziemy w takim razie tu coś kliknąć. Przechodzimy na drugą stronę. O! O, jakie to okrutne! I niezwykłe. Jakie to okrutne i niezwykłe. Co za chory człowiek mógł wymyślić taką rzecz? Kiedy zadaję takie pytania, kłam!
Nie mogę otworzyć, muszę mieć łom. Dobra, czyli musimy też łom poszukać, a tu? B-I-N-G-O i o to chodziło. Nie. Nie, nie. Daj spokój. I o co tu chodzi teraz? Nie dotykam tego. Kto wie, gdzie to było? Ja, co ty gadasz, że ja muszę tu coś faktycznie wpisać? Nie. To się... Daj spokój. Ale co? Muszę sobie włączyć podpowiedź małą. Coś tutaj jest. To się nie ruszy. Coś tu się spieprzyło chyba. Jeszcze raz. Dalej coś nie działa. Nie mam dostępu, aha. Połącz z siecią. To jest jakiś błąd chyba w ogóle. Aż muszę sobie zobaczyć serio z tego gameplaya, bo... Nie pamiętam, co to trzeba było wpisać, ej. Nieźle. A, tu jest jakaś kartka. Nie. Wstecz. Czy my musimy mieć jakąś kartkę, musimy znaleźć. Z hasłem. Nie, właśnie ta książka obok, ona tam nic nie... Jeszcze raz zobaczę, ale raczej chyba nie. Widzisz... My musimy znaleźć karteczkę z hasłem po prostu gdzieś. Może nie zauważyliśmy czegoś po prostu. Mi się wydaje, że to będzie tam w tym kiblu. Z wanną, czyli tu. Siema Mati, siemanko. Ta, akurat. Nie, daj spokój. Albo w tym mieszkaniu. Wrócić? Są trzy o. Wzór, aha.
No dobra, to szybciej będzie. Tak, tylko ja nie wiem, czy ja nie będę musiał mieć i tak tej kartki. Wiesz, o co chodzi. Aha, do łazienki mam się wrócić. Nic to nie dało. Daj spokój. Tyrururum. No jest, no święta są, nie? To muszą być. Znaczy święta są, będą. Maciej, dzięki za reakcję. No są zero, tu o to chodzi, no tak. To chyba nie chodzi o to, wydaje mi się, to chyba nie ma nic wspólnego. W śmieciach może będzie kartka. Jest, patrzcie, mamy to. No jest, mamy hasło. Okej, dobra, to uciekamy. I kotyrek Maja. Kocik, kocik Majuś. Teraz się uda uwolnić haskie. Jak uwolnimy haskę, to będziemy powolutku kończyć live'a. Ze względu, że muszę kończyć. Muszę zrobić coś do jedzenia, jakiś obiad. I potem, nie wiem, ewentualnie na mecz popatrzeć, czy coś chyba. Fajna choineczka, nie? Taka amerykańska. Podoba ci się ustrojona choinka? Mogę, wiesz, ją odstroić zawsze. Ładna jest. A ta choinka ostatnio była, nie? Już też. Dobra, mamy to. Teraz idziemy do biednych husky uwolnić je. Ciekawe, czy ja śrubokrętem jestem w stanie na przykład otworzyć tę szafę. Dobra. Dobra. Bardzo ładna, nie? Daj spokój. A, już wiem, chyba trzeba zrobić tak. Nie w tym życiu. PW Press. Password, aha, pyry, ssy. To nie zadziała. Okej. Bardzo ładna, nie? Ona jakoś tak się... Aha, bo tutaj mi mikrofon ją zasłania. Przeniosę ją tu. Też tutaj spoko jest. Bo mikrofon ją trochę zasłania. Tu musimy. Udało się. Połączenie z siecią. Przeglądarka mail B. Balsamy, perfumy.
Nie o to chodzi. Aha, czyli my sobie nie możemy tego kompa tak po prostu przeglądać. Daj spokój. Akurat. Daj spokój. Nie dotykam tego. Daj spokój. Dobra, idzie wyjść z tego, czy nie? O, udało się cofnąć. Ochrona. Wyłączenie alarmu przy wyjściu. Odbezpieczenie skrzynki kontrolnej. To nie. Obsługa systemu. Włączenie zasilania windy. System monitorowania. A tu co mam robić? Zostawić tam, tutaj gdzie jest po prostu, tak? Księga inspekcji. Powrót do menu. Mail? Tam obok mnie, okej. Okay. To tam też jest. Merry Christmas. Dobra, i teraz gdzie stąd cofnąć jakoś? Dzięki za eliksirki. Dzięki wielkie za 10 eliksirków. Dobra, Z. Z. Obsługa systemu. To jeszcze raz. Nie, ochrona, bo tu nie było. Włączenie alarmu przy wejściu. Odbezpieczenie skrzynki kontrolnej. Muszę zobaczyć, o co tu chodzi. Czyli tu chyba nic. No to nie wiem. No jest, udało się jednak otworzyć. I mamy łom. Dobra, to idziemy szybciutko tu. Ale po co ten komputer, to nie wiem. Mamy łom, więc możemy otworzyć teraz tą skrzynkę. Przejdźmy do interesów. Czerwony. Światła wyłączone. Nic zwenturowanego, nic zyskanego. A, czyli przejdźmy nic nie do zrobiliśmy. Interesów. Zielony. Aha. Czego tam było najmniej zielonego, nie? To może te trzy. Nic zwenturowanego, nic zyskanego. Kolejna zagadka. Czerwony był układ otwarty. Przejdźmy do interesów. No tak, ale... A nie układ zamknięty? Zielony był układ zamknięty. Tak, tylko... Nic zwenturowanego, nic zyskanego. Przejdźmy do interesów. To wszystkie oprócz niebieskiego tam chyba było. Nic zwenturowanego, nic zyskanego. Oj, to będziemy musieli... Chyba tutaj też mi nie o to chodzi. Przejdźmy do interesów. Bo tam były jakieś podpowiedzi, nie? I tam było... Niebieski to był but, nie? Tylko...
Żółty piorun. Dzięki Mateusz za manę. Thank you very much. No tak, tylko jest mnóstwo różnych, dziwnych. Dzięki Radku. Próbuj, aż się uda. Nie, no jakieś może podpowiedzi, żeby to szybciej poszło, nie? Jak myślicie? Dziękuję wariaty za konfetti. Może tu się to nie przydać, nie? No nic, zobaczymy jakie to kolory, no bo jakbyśmy zrobili, bo tam był... Chyba, że... Te dwa oprócz zielonego. Nic zwenturowanego, nic zyskanego. Dzięki za eliksirki, Mati. Dziękuję bardzo, wariot. Przejdźmy do interesów. O! Włazy otwarte. Miałem nadzieję zaktywizować maszynę do karaoke, ale to wystarczy. Nie. Nie! Ej, no ale dalej. Coś tu jest nie tak. Przejdźmy do interesów. No właśnie tak nie do końca się chyba udało. Żółty od elektryczności, wiem. Nie wiem, o co tu chodzi. Nie no, tylko to chyba nie ma nic wspólnego, wiesz? Ja sobie zobaczę może. Bo nam to nic nie daje tak naprawdę. Ej, chwila, moment! To nie są eskimoskie psiaczki! To są foki! Mamy husky, mamy foki. Mamy foki, mamy husky. Husky, foki, foki, husky. Co to kurde może znaczyć? Husky biegają w kieracie napędzającym maszyny wyciskające z fok olej. Spróbuj powiedzieć to szybko 5 razy. No dobra. Daj spokój. To się nie ruszy. No i dobra, no i co dalej?
Nie no, coś tu jest nie tak. Przejdźmy do interesów. N potem E mówisz? A czemu tak? I wyjść z tego. To się nie ruszy. Siema, Werka, dobrze? Nie daj spokój. Aha, dobra. Ta, akurat. No dobra, no to lecimy. Tylko jak z tego wyjść teraz? O. Dobra, Z. Jeszcze raz. N. E. T. Z. S. A. Na pewno. Czekaj, look out i zobaczymy jeszcze raz. Cyk. Hasło. Enter. N. E. I co potem? Pozdro z Węgier na trasie do Rumunii. Pozdrowionka. T. Z. S. Dobra, pies drapał. No nie ma żadnych maili właśnie. Przejdźmy do interesów. Dobra, będę musiał kończyć, kurczę, i dokończymy sobie to następnym razem. Przejdźmy do interesów. No właśnie, dziwne, bo te psy tutaj... Produkcja włączona. Przejdźmy do interesów. Może teraz. Światła wyłączone. Nic zwenturowanego, nic zyskanego. Przejdźmy do interesów. Władze otwarte. Przejdźmy do interesów. Światła włączone. Nic zwenturowanego, nic zyskanego. Dobra, my sobie pochytamy to. Pochytamy sobie to na kolejnym live. Ja już muszę powoli uciekać. Wariaty, wariatoły. Widzimy się już do następnego. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszego Ace Venturowego wariata. Nawet spoko, gierka. Myślę, że zakończymy na następnym live. Na następnym live jest Ace Ventura. Myślę, że zakończę tą grę.
Tak zrobimy, ale może już następny raz, bo już naprawdę muszę kończyć, kochani. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. No cóż, trzymajcie kciuki. Za półtora godziny rozpocznie się rywalizacja Polski i Francji. Ja przypominam, że jeszcze do godziny 16 macie czas głosować na poście, typować tak naprawdę wynik meczu oraz awans. Także do zobaczyska. Hi, hej, hello i do następnego. Trzymajcie się, warioty, wariatoły. Na razie, hej.